Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Legacy Challenge. Co to? Aha, Boże Święty, dobra. Ja jak zwykle schiza na maksa. Wystarczy, że Rosalia się przebrała i już jej nie poznaje, nie? W ogóle jakie wy macie słabe relacje ze sobą? Nie, żebyście mieszkały razem i w ogóle, nie? No dobra, moi drodzy. Mamy sobie czwartek i z tego co pamiętam, na piątek planowałam ślub, a dzisiaj planowałam urodziny Marty, bo tak wypada, że ona ma dzisiaj urodziny. Tutaj będzie to? Tak, tak, zgadza się. I pokaż mi dziecko. Ona ma jaką ocenę, bo nie widzę. Gdzie to jest napisane? A jest piątkowa uczennica. I jeśli dzisiaj się nie uda zdobyć szóstki, to kurde, lęka będzie niespełniona. Więc please, weź sobie... jak zrobić skupienie? Boże, jak zrobić skupienie? Niech ona sobie coś zje. Może powinna oglądać coś? Nie wiem, co ona mogłaby oglądać. Wiadomości? Myślicie? Wiadomości dają skupienie? Spróbujemy. Zależy mi na tej szóstce, no bo chciałam, żeby Lenka miała spełnione swoje pragnienie. Poza tym, moi drodzy, co prawda Grzegorz niedługo będzie starym dziadkiem, ale doszedł nowy dodatek. I doszła nowa kariera. Kariera rybaka. Więc Grzegorz na stare lata może zostać rybakiem. W końcu po tylu latach może podjąć się pracy. W ogóle co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Wszyscy tutaj... Lenka, możesz to naprawić? A ty jesteś w bardzo dobrym humorze. I ty dzisiaj pracujesz. To idź sobie graj. Ja tu muszę ich poogarniać. Znowu nie masz tego ćwiczenia. No to po prostu zagraj koncert. Ty nie możesz być nieswoja. Ty masz się skupić. Zapomniałam, jak się skupia Simów. Widzę, że wiadomości nic nie dają. Więc chyba musimy skorzystać z komputera. O! Jest tutaj kariera rybaka. Od 5 do 9. Spoko, myślę, że to jest czas. No, Grzegorz. Czy jesteś na to gotowy? Czekajcie. Marta? Co ty tak... A, jak ona schudła, matko jedyna, nie poznałam jej. Gdzie tutaj może... Tutaj było coś. Chyba w sieci. Oglądaj wesołe filmy. Przyglądaj Simpedię. Idź, przeglądaj Simpedię. Ale tak na szybko, please. Ty jesteś nieswoja. Aha. Ogólnie to idź weź prysznic. Ogarnijcie się trochę. Pokaż mi, że masz swoją pracę. O, zdobądź drugi poziom umiejętności wędkarstwa. Super. Czyli ty normalnie chodzisz do pracy po prostu. Okej, wow. No to ci się trafiło na stare lata. A ty weź, mój drogi, napraw ten zlew, jak zjesz. A to najpierw zjedz. Ile to potrwa? 4 godziny, no. Mam nadzieję, że to się uda. Czemu prosisz brata o radę znowu? On jeszcze ma czas, żeby udzielać rad dzieciom. Grzesiu, gdzie ty jesteś? A ty sobie stoisz, nic nie robisz, to idź sobie, oglądaj tą premierę. To chociaż tobie się spełni? Ty w sumie też potem możesz oglądać tą premierę. I ty też jak jeszcze zdążysz, to wam się pozalicza chyba tutaj, bo niestety, no... Nie pokazywałam tych wydarzeń, a oni potem są smutni, jak te wydarzenia nie ten... się nie spełniają im. Lenka tutaj koncertuje, pięknie. O, a potem sobie poćwicz po prostu. Pieniędzy nam nie brakuje, więc spoko.
No i tak, zrobimy sobie dzisiaj na szybko te urodziny. No i jutro, kurde, zrobimy ten ślub. Jak oni pracują jutro? Ty w ogóle masz zlecenia, to spoko. O, ty masz 9 do 17, będziesz musiał wziąć sobie wolne. Ty też będziesz musiał wziąć wolne, a Grzesiu? A Grzesiu ma na rano, więc na luzie zdąży wrócić. Także spoko. Co ty masz za smutny nastrójnik? Aha, no tak, twoje szaleństwo. O nie. O Jezus Maria. No dobra, niech rozwiąże globalnie. O, poprawiła jej się ocena. No, czasem się coś uda trafić. Co tu się dzieje? Gratulacje, otrzymanie tego wielkiego awansu. No super. A to by się zaliczyło i to by też się zaliczyło, nie? Tak. Co tu znowu do niej? Aha. Kalina. Robisz tort, Lenka? Jaka praca na dzisiaj skończona? A ten kibel zasypiały? Co za... Może niedługo nawet jakiś remoncik pykniemy? Doszło w końcu parę nowych rzeczy. Także tak. Pokaż Lenka ten tort. Wygląda normalnie jak ten zwykły biały. No ale jest kokosowy. Oczywiście. Dodaj świeczki urodzinowe. Chociaż jak schowam do lodówki, to chyba i tak będzie bez tych świeczek, tak mi się wydaje. Ty idziesz do pracy na którą? Na 14, czyli za 3 godziny. To możesz jeszcze iść pograć. Czy wam się udało wyjść z domu? Udało wam się, bardzo mnie to cieszy. W ogóle myślę, że to czas jest też najwyższy, żeby ich poprzebierać i tak dalej. I myślę, że tak uczynimy. Zobaczymy, co nowego doszło w dodatku. Wyspiarskie życie. Chociaż no tutaj do naszego klimatu newcrestowego średnio pasuje wyspiarskie życie. No ale wiecie. Trochę szkoda, że... Może czekajcie, bo... Chodźmy z nim na spacer, bo tutaj Lenka za głośno gra, a ja chcę teraz mówić. Chciałam powiedzieć, że może... że szkoda, że nie doszło tych... nie doszła ta opcja z hotelami, z kurortami, bo fajnie byłoby sobie właśnie tak pojechać tam na jakiś czas. Po prostu. Na przykład na podróż poślubną Rosalii i Adriana. I trochę zobaczyć dodatku. Ale w sumie myślę, że może w jakiś dzień Lenka i Grzegorz się wybiorą na plażę po prostu, żeby spędzić razem czas. To też jest fajna opcja. Także jakoś sobie damy radę. W ogóle po aktualizacji oczywiście zaktualizował się również MC Commander Center Adrian. Nie? Ty chyba musisz sobie wziąć jakieś zlecenie, stary. Bo tobie się nudzi, ewidentnie. Jakieś tam pierwsze z brzegu. O. Ej, co ja tam mówiłam? Aha, co ja tam mówiłam? Już zapomniałam, co ja tam mówiłam. Zapomniałam, co mówiłam. Przez tego Adriana, bo mnie rozproszył tymi skrzypcami. Okej, moi drodzy, Marta wróciła, poprawiła oceny, jej! I co, jesteś szóstkową uczennicą? Tak, jest szóstkowa uczennica. Alenka, spełniło ci się? O Jezu. Młody muzyk pojawia się z wielką plamą na koszuli, której... Pomóż mu, już nie bądź taka wredna. Ojej. No ale byłaś przynajmniej miła. Jest, spełniło jej się, ale o rany, ona tutaj mentorować dziecko. Dziecko wypełnia aspiracje, dziecko lub wnuczka osiąga szczyt kariery zawodowej. Oh my god. Ja zawsze będę cię kochać. Właśnie, a jakie ty masz te swoje empatyczne cechy? Kontrolowanie emocji masz straszne. Jak możemy zapanować nad twoim kontrolowaniem emocji?
i ci jeszcze biegali, by oczyścić umysł. Ze 3 razy. I tak lubisz sport, więc... Co to za laska? Aha, zapomniałam, że Marta przyprowadziła koleżankę. W ogóle jak ona wygląda, lol. Helena Scott. No spoczko. Ogólnie będziesz na urodzinach przynajmniej. I na przykład zrelaksować się przy muzyce. Ale to tak na szybkensa, bo ja nie chcę, żeby ona mi wyskoczyła w dorosłość. No właśnie, o tym mówiłam. No trudno, no. Nie, mol książkowy do niej nie pasuje. Miłośnik kokodów też nie, bo ona nie ma nic wspólnego. Ale śmiała, całkiem spoko cecha, jak na sportowca. Przykro mi, Marta. No, przepraszam. Naprawdę się starałam. Chciałam, żebyś miała jak najlepsze cechy. O, i dostałaś cechę odpowiedzialna. Ta cecha chyba najczęściej się trafia, tak mi się wydaje. Więc teraz otwórz lodówkę. Weź sobie to ciasto kokosowe. Na pocieszenie. No nie no, wyjmij świeczki. Szkoda. Posprzedaję jej te wszystkie prace. W ogóle trzeba jej, myślę, zmienić wygląd. Zmienimy jej zaraz wygląd też i postaramy się... Ona tutaj znała, o właśnie, tego Ernesta. On jest jeszcze nastolatkiem. Ale on chyba też ma niedużo do zmiany grupy wiekowej, więc poczekamy chyba. No chyba, że uda nam się poznać kogoś lepszego. A ty wróciłaś do domu, super. Bardzo mnie to cieszy. Jutro jest wasz wielki dzień, więc tak, ty musisz zadzwonić, wziąć wolne. Praca. Weź dzień wolny. Ty, mój drogi, ty nie masz wolne w ogóle. Ty nie musisz. Dobrze, pokaż co z tym twoim portretem. Uzyskaj akceptację portretu. No bo widzicie, ja tak się nie skupiam na Adrianie. O, to... przyjęto. O, no i dobra. Masz jakąś tam pracę dzisiaj odbębnioną, więc spoko. Co ty masz tu w ogóle za zdjęcia? A ty masz jeszcze zdjęcia stare z tą Kaliną. Dobra, nieważne. O, ja już nie mogę doczekać ślubu waszego. Ale tak, dobra. Czy mamy jakieś rachunki? Nie mamy. Niech no na przykład ona idzie do lustra i ja im pozmieniam teraz wygląd. Ogólnie to wracam do was i tak oto się teraz prezentuje nasza Marta, moi drodzy. Dostała nową fryzurkę, nowe ubrania. Trochę pokazała swój piękny, wyżywiony brzuszek, tak? Bo jak wiemy, Marta jest sportsmenką. I powinna wybrać się na siłownię. Aha, idzie tańczyć, no dobra, bo jej rozrywki w ogóle brakuje, nie? Tutaj Rosalie zmieniła się fryzura. Ale głównie ubrania to zmieniłam tylko Marcie, no i trochę Lence i Grzegorzowi, bo oni ciągle chodzą tym samym, trochę mi to już zbrzydło. Na razie poczekam z karierą Marty. Podejmie sobie ją dopiero po ślubie. Ale wiesz co, obejrzyj sobie tą premierę. Ty chyba też nie skończyłaś jej oglądać, żeby wam potem nie było smutno. Wyczyść tatę nakładki. I trzeba to pranie ogarnąć, bo aż ci przecieka z tego. Nie za dobrze. Ty sobie tutaj jesz fajnie. W sumie jesteś śmiąc. Olenka wróciła z pracy. Przyniosła pieniążki i powiedz, moja droga, jak jutro pracujesz? Pracujesz od 14 do 17, więc musisz sobie wziąć też wolne. To nie tu. Weź dzień wolny. Grzegorz, wstawaj do roboty!
Co taki smutny? Aha, szalano. Skorzystaj sobie, bo siusiu chyba ważniejsze na razie. Wszyscy chcą siku i w ogóle powstawali w takich humorach, że ho-ho. Czemu idziesz naprawić... Boże, co ty robisz? Wyjdź stąd. Co wy robicie? Spuść wodę, umyj ręce, no Boże. Weź prysznic. Grzegorz, jak wyglądasz? Czekaj, Grzegorz. Trzeba to uwiecznić, zobacz. Twój pierwszy dzień w pracy. Tak się chyba zjeżdżało. Grzegorz doczekał się. Jaki zadowolony, Grzesiu! Zawołaj go. Chyba, że sam dotarł. Dobra. No. Tak, wszyscy jedzą zepsute jedzenie. Nie, tu jest po prostu zepsute jedzenie. Aha, Adrian sprząta. To jest dobre, nie? Dobre, okej. Okay. Co tu się dzieje? Aha, bo dzisiaj jest dzień miłości. Okej. Okay. No to... romantyczne, po całej pod jamiołą, chociaż jest wiosna. Romantyczne, powiedzmy się widokiem. Co tutaj jest? Wręcz kwiaty? Dobrze. Romantyczne... wręcz romantyczny prezent. Okej, okay, a czy twój kolega już dorósł? Mogłabyś iść z nim na wesele? Nie wiem, jest dalej nastolatkiem. Kto znowu rozpalił w kominku? Czy jest zimno w domu znowu? O, znowu się zaczyna wiosna. I kurde... znikające drzewo. Gdzie jest... Marta? O, przyszedł Grzegorz! We flirciarskim nastroju. Z roboty wrócił, hop. Proszę bardzo. To jutro już będzie awansik. Znaczy, za dwa dni, bo masz wolne jutro. No, Grzegorz w końcu przynosi do domu jakieś normalne pieniądze, nie? Na starość, bo na starość, ale jednak. To Grzesiu jeszcze szybki prysznic. I moi drodzy, w końcu idziemy na to wesele. No i teraz wesele. Goście. No to co? Marta, Lena, Grzegorz. Weronika, Kalina, Roxana. Klara, Albert, Janusz, Pauliny nie znamy niestety, ale kogo jeszcze możemy to... O, nie chcę, bo przychodzą oprócz tego Mikołaja. Wszystkich zaprosimy. Dobrze, moi drodzy, musimy tutaj zrobić bardzo szybko ślub. Rosalia, gdzie jesteś? Ponieważ... moja gra tutaj nie wyrabia. W sensie na parceli publicznej to jest jakaś katastrofa. Więc bardzo proszę. Idziecie robić ten ślub? No. Czekajcie. No oczywiście muszę zrobić screeny. Nie ma na co czekać, od razu tutaj się ślubujemy. Och, och, och. Jebs. Jebs. Ale, że co, ty jej znaczy ona jemu założyła... Tak, idealne ścinki w idealnym momencie. Może coś tam udało mi się zrobić, po prostu... Właśnie tak to wygląda. Tie. Czy upiekli nam chociaż tort? Ja tu zamawiałam żywieniowca, muzyka i
Wszyscy mają widocznie wywalone. O, jest tort! No po prostu, wow. A nie można go przenieść wyżej? Dobra. Chodźcie pokroić tort weselny tutaj w tym brzydkim miejscu. Co to jest? A, okropne święto. No tak, musiałam usunąć to święto. No musiałam niestety usunąć to święto miłości. Bo ja muszę mieć srebro właśnie tutaj, więc tak. W ogóle zobaczcie, to białe ciasto wygląda dokładnie tak samo jak to z kokosem. Także no. Idziemy teraz poczęstować Adriana tortem weselnym. Więc raz, dwa, raz, dwa. Och, jak biegnie, och, jak biegnie. Tak, tutaj oczywiście jest, moi drodzy, miejscówka zbudowana przeze mnie, udostępniona w galerii, więc jak ktoś miałby ochotę sobie z niej korzystać, to bardzo proszę, tam chyba dałam hashtag Kami, więc powinniście bez problemu znaleźć, a parcela ogólnie nazywa się Ślub Twoich Marzeń. Także no, teraz przyszedł muzyk, jak my już jesteśmy po wszystkim. Niestety mi się laguje bardzo, bo mi ogólnie na tych parcelach publicznych strasznie laguje wszystko i o, właśnie tak to wygląda. Zostawiła tego torta i... Ajajaj, niefajnie. Jest mi przykro, że to wesele nie może być udane tak, jakbym chciała, no ale nieważne, no. Jest jak jest. Ale bardziej on jest tutaj do takich przemówień. Kto to? Mirosław Tyniec. Może ty byś chciała poznać Mirosława Tyńca? Przyjazne powitanie. Pokaż się, Mirek. Całkiem ciekawy sim. Bo tamten, jak nie mam, nie dorósł, to jest w ogóle ćwir, tak? Ernest, on był od nas młodszy. W sumie, weźmy go, zaprośmy. Co z ciebie za muzyk? Wiecie co, ten żywy niebojec jest chyba też muzykiem, nie? Oni dalej tu siedzą wszyscy. Ernest już zaraz tu będzie, bo jestem ciekawa, czy będziemy mogli mieć z nim romantyczne interakcje, bo ja chyba włączyłam tą opcję sobie w MC Commander Centerze, więc zobaczymy, czy możemy już zacząć coś z nim uskuteczniać. Mirosław jest niepracującym tatusiem, ojej! A masz żonę? Kolejny, kurde, samotny ojciec pewnie. Czekajcie, zapytaj, czy jest w związku. Janusz tutaj się szwenda. A gdzie ten mi, ten chłopak? No gdzieś tu jest ewidentnie, tylko gdzie? A on jest z Lucją jakąś, no dobra. O, idzie, idzie. No, są romantyczne interakcje. Przyjazne. To może poznaj go. Musicie się bardziej zaprzyjaźnić na początek. Bo jak już wspominałam, dalej będziemy grać oczywiście Martą, chociaż myślę, że... Zapytaj, czy jest Syrą. No nie, no, może niekoniecznie. Aden chyba jeszcze będzie z nami mieszkał, przynajmniej dopóki nie będzie miał dziecka. A potem myślę, że się z Rosalią wyprowadzą. No bo jednak po co tam tutaj tyle simów, prawda? Więc tak. Tak będzie mniej więcej to wyglądało. No tak, okropna muzyka, nie? To nie to samo, co twoja mama. A tutaj, zobaczcie na Grzegorza, jak filuje zza płotu, co jego córka robi, nie? Idealnie.
Idealnie. Gdzie wy lecicie? Nie możecie stać w miejscu. Wszyscy muszą iść tutaj, tutaj akurat w to miejsce, gdzie jest największe rzępolenie. Bo ty musiałaś usiąść sobie, dobrze. Ale chciałam, żebyś gadała tylko z nim, a nie ze wszystkimi. Jest singlem, no dobrze, że jest singlem. Tu jest za dużo ludzi. Jaką ty rybę zidentyfikowałaś? Co ty robisz? Okej, nie mam pytań. Ten tłoko, tak, o, widzę, że dobrze im idzie z Martą, tak? Z Martą, Boże, z Roxaną. Już chyba zażegnali swoje kryzysy. Czyli on już będzie dorosły, więc spoko. Idźcie patrzeć chmury, to przynajmniej będziecie sami. Byś spróbować odważną gadką. No dobra, ale ciekawe czy ja mówię. Nie no, macie ze sobą relacje moim zdaniem. Lena, co się stało? No to weź i niech tu przestanie robić. Leżycie? Super. On już jest wielciarski, no to może spróbuj go. Odważna gadka. Postaraj się o dziecko w krzakach, nie? No bez przesady. Marta nie jest taka. Proszę bardzo. To jest, moi drodzy, muzyka. Proszę mi tutaj wiwatować. O, jeszcze i napiwki rzucają. Jeszcze zarobiło na tym weselu. Ładną ma twarz, bo to ćwirowy. Spoko. Jeden dzień młodszy. Dam radę. Co za bagi, no. Biedna. Ja bym zresetowała, ale nie wiem, czy tak... Dobra, niech już sobie robi, co chce. Jakieś romantyczności, coś tam. Popściskujcie się, jeśli w ogóle to zatrybi. Wy wstaliście z tej trawy? A gdzie masz Ernesta? Tobie się siku chce. Tak swoją drogą. A Ernesta zostawiłaś na tej trawie, a poderwałaś go tą gadką. A Lenka dalej tu gra. Już cię nikt nie będzie słuchał, kochana, więc... Wracamy, moi drodzy, do domu. Udało się wrócić do domu. Wszyscy wrócili cali i zdrowi. Widzę, że już wszyscy tutaj, kurde, sobie tutaj coś robią. A tutaj piesek smutny jest. Wy to idźcie... ty się umyj. Ty chcesz w ogóle spać, ale ty jeszcze nie idziesz spać. Ty jeszcze musisz zrobić Barbara. Tak długo się myjesz, że twój mąż zasnął. Więc wyłaź tego prysznica i chodź na Barbara. No. Proszę iść Barbara. O rany. Powiem wam, było ciężko, naprawdę było ciężko. Już się nie mogę doczekać, kiedy po prostu wymienię sobie tego kompa i ta gra zacznie współpracować po prostu ze mną. No ale dobrze, moi drodzy, ja będę kończyła ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało, że coś z tego skleję i będzie fajnie. No i cóż, słyszymy się w kolejnych. Trzymajcie się, no i pa pa!